Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Wilga Mopsik, który chciał zostać reniferem. To trzecia książka, trzeci tom przygód Mopsika Peggy, tym razem w świątecznym klimacie i już okładka nam sugeruje, jak fantastyczna świąteczna opowieść znajdzie się w środku. Napis nam się tutaj błyszczy, czego prawdopodobnie nie zobaczycie w kamerze, ale on się błyszczy na złoto, gwiazdeczki też i tutaj na obruszce Peggy też ma błyszczące elementy. Jest to trzeci tom, poprzednie Jednorożec i Króliczek są u nas na kanale i na blogu. Peggy mniej więcej rok temu trafiła do rodziny Jacksonów i wtedy właśnie chciała zostać jednorożcem, aby zdobyć względy swojej małej pani. Marzyła ona o jednorożcu, dlatego Peggy stwierdziła, że nim zostanie. To jest opowieść w typowych świątecznych klimatach. Peggy będzie chciała odnaleźć świętego Mikołaja, aby on swoją magią sprawił, by w jej rodzinie nastała radość, aby wszyscy cieszyli się ze świąt, ponieważ wszyscy są jacyś tacy zatroskani. Chloe nie jest szczęśliwa, gdyż z przyjaciółką nie za dobrze jej się dzieje. Jej młodsza siostra nie chce chodzić do przedszkola, również nie jest zbyt szczęśliwa, a rodzice martwią się kawiarenką i tym, że nie za bardzo im tam idzie, ten ruch nie jest taki, jaki chcieliby, aby był. I Peggy postanawia pomóc swojej rodzinie, odnaleźć im ducha świąt, świąteczną radość. W książce są obrazki, zobaczcie, są ilustracje w klimatach książkowych i pewnie już zauważyliście, ile mamy tekstu na stronach. Nie jest go wcale tak dużo, są duże odstępy, jest dość duża czcionka. Książkę czyta się bardzo szybko, ona jest podzielona na rozdziały i dzieci samodzielnie też ją przeczytają bez problemu. Jest łatwym językiem napisana. No i przepiękna historia, świąteczna historia o naszej Peggy, którą uwielbiamy. Myślę, że wiele dzieciaków pokochało Peggy. My niecierpliwie wyczekujemy kolejnych tomów z jej przygodami, a Was zapraszam na blog, gdzie co nieco o tej książce będzie jeszcze napisane. I zaglądajcie na playlistę Dzieciaki Czytają, bo ostatnio trochę świątecznych książek Wam pokazuję. Oraz zapraszam też na Instagram Dzieciaki Czytają, bo tam dużo, dużo, dużo świątecznych książek ostatnio jest. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.